Cześć, to Krzysiek z Ostatniej Tawerny i zapraszam Was na opening i recenzję figurek z serii Star Wars Vintage Collection, piloci X-Wingów. Zaczynamy! Ok, zatem nasi piloci X-Wingów w takim pudełku przychodzą. Oczywiście jest to pudełko w tym samym stylu, co szturmowcy z naszej wcześniejszej recenzji. Tutaj informacje. Jeden z tych pilotów. I z tyłu sami piloci. Podobnie jak szturmowcy, tutaj też mamy cztery figurki. Są to te cztery postacie. Są to, można powiedzieć, bezimienni piloci X-Wingów. Mamy tutaj dwójkę ludzi. Najprawdopodobniej Durosa i Mirialiankę. Z tego samego gatunku co Bari Sophie. Ok. Wyciągnijmy ich z pudełka. I dziękujemy pudełku za wkład w ten materiał. Ok. Dobrze. Tym razem będziemy trochę dokładniej oglądać figurki, bo każda ma pewne różnice. Przede wszystkim tutaj chodzi oczywiście o głowy. Tutaj mamy Mirialiankę, przynajmniej tak zakładam, że to jest, że jest przedstawicielką tego gatunku. Jak zwykle bardzo dużo szczegółów. Za chwilę przejdziemy do artykulacji, ale najpierw obejrzyjmy sobie wszystkich. To jest rzeczony Duros. Jest podobny do Cad Bane'a, dlatego zakładam, że są z tego samego gatunku. Przyjrzyjmy mu się troszkę bliżej. Ok. Generalnie mundury mają bardzo, znaczy mundury, kombinezony mają bardzo podobne. Przynajmniej ja nie wypatrzyłem jakichś specjalnych różnic. Tutaj ludzki mężczyzna. Ok. I jeszcze ludzka kobieta. Tutaj z taką fryzurą troszkę chyba a la Leia. Ok. Największa różnica jest w przypadku Durosa, bo on ma rękawice bez palców. I wyglądają one. Jego dłonie wyglądają właśnie tak, tak przygotowane do trzymania broni. Te figurki mają trochę więcej akcesoriów niż szturmowcy. Każda figurka ma własny hełm, który można ściągać, zakładać. Na przykładzie Durosa zaprezentuję. Okay. Wchodzą generalnie bez problemu, tylko trzeba uważać, żeby pasek, który idzie pod brodę, dobrze się ustawił. Oto jak wygląda w hełmie. I jest większa ilość blasterów, bo są dwa rodzaje blasterów, a łącznie jest ich sześć. Sześć blasterów w dwóch rodzajach. Mamy trzy takie malutkie. To prawdopodobnie przede wszystkim skierowane do postaci żeńskich. Bardzo dobrze, już zdążyłem to sprawdzić wcześniej, bardzo dobrze leżą im w dłoniach. I takie trochę większe, takie bardziej w stylu chyba Hana Solo. Ale też mniejsze od tych, które mieli szturmowcy i kapitan Enok. Jeśli chodzi o broń, zauważyłem tylko jeden problem. Konkretnie z naszym wcześniej pokazanym Durosem. Jego ręce nie są za dobrze dopasowane do tej broni. Znaczy się do tych małych pistoletów, do tych mniejszych takich pistoletowych, no to ledwo się trzyma praktycznie. O, nie trzeba wiele zrobić, żeby wypadł. Że tutaj ewidentnie jest jego ręka przystosowana do tych większych, aczkolwiek
Nie da się zrobić tak, żeby palec znajdował się na spuście. To jest taki. On to można powiedzieć, że trzyma to bezpiecznie, bo nie trzyma palca na spuście cały czas, ale. Nie jestem pewien, czy tak to powinno być. Wydaje mi się, że troszkę te palce są za bardzo odgięte do zewnątrz. Ale generalnie. W przypadku tych większych blasterów broń nie wypada mu z ręki. Tutaj weźmy przykład jednej z żeńskich postaci. O. I jej leży ta broń idealnie w dłoni. Dlatego zakładam, że między innymi dlatego zostały te mniejsze blastery dodane, żeby to lepiej pasowało do postaci żeńskich. Taka troszkę subtelniejsza ta broń. Okej. Weźmy teraz naszego człowieka mężczyznę. Niech też ma chwilę na ekranie. Jeśli chodzi o artykulację, jest praktycznie taka sama, co w przypadku szturmowców. Ręce można rozłożyć na boki. Tu się obracają, tu w łokciu się obracają, zgina się w łokciu. O, nadgarstek się rusza, obraca się o 360, głowa tak samo, obraca się o 360. Patrzy w dół, patrzy w górę. Trochę lepiej to widać niż u szturmowców, ale wiadomo, szturmowcy mają te swoje hełmy, więc w przypadku postaci bez hełmu widać to lepiej, no bo widać linię oczu. Może się trochę pochylić, może się troszkę obrócić tutaj w klacie. I w przypadku nóg zaczynamy mieć mały problem, bo choć oczywiście kombinezon wygląda świetnie i ta uprząż tutaj jest jak najbardziej zgodna z filmami, serialami i innymi materiałami źródłowymi, to niestety ogranicza ruchy. Nie zrobi za dużego wykopu ani w tył, ani w przód, ani w tył. Na boki też jest z tym problem. Chyba, że tę uprząż poprzecinamy, pozrywamy, ale no wątpię, żeby jakikolwiek kolekcjoner chciał niszczyć swoją dopiero co nabytą figurkę. Także w przypadku pilotów niestety ta artykulacja jest bardziej ograniczona niż w przypadku szturmowców, aczkolwiek też sporo można z nimi zrobić. Oczywiście noga zgina się w kolanie, to jest bardzo, bardzo ładne, około 90 stopni. W udzie się obkręca, tutaj można trochę te nogi na boki rozłożyć, trochę do tyłu, trochę do przodu, jak wcześniej już pokazywałem. W kostce oczywiście też jest staw. Możemy tę nogę obrócić, troszkę makabryczne. I lekko się kołysze też na boki ta noga, ta stopa. I jeśli chodzi o artykulację, to jest w zasadzie tyle. Jeszcze wrócę na chwilę do akcesoriów. Każdy z tych kasków, hełmów jest nieco inny. Co najprawdopodobniej ma odwzorowywać przynależność do różnych szwadronów. Ok, tutaj je sobie ustawię na dole. Zacznijmy od Durosa, który ma na głowie. Tu zakładam, że to może być złoty szwadron. Tutaj mamy nieco inny emblemat. Tutaj też jakieś dodatkowe oznaczenie, najprawdopodobniej liczbę zestrzelonych wrogów. Tutaj za każdym razem, przy każdym hełmie jest to nieco inaczej pokazane. Nieco inne kolory. Przede wszystkim emblemat Nowej Republiki jest inny. Pod kątem kolorystycznym oczywiście. Także to jest bardzo fajna dbałość o szczegóły. Jeśli chodzi o te hełmy, nie muszą ich nosić. Te hełmy bardzo ładnie można im wsadzać do rąk. Można na przykład zrobić coś takiego. O. I bardzo dobrze się trzyma. Nie wypada.
Figurkę można w ten sposób bardzo ładnie zaprezentować. Rodaczka Bari Sophie jest moją ulubioną z tego zestawu, tak swoją drogą, ale można też skorzystać z tego, że mają otwartą rękę i mogą trzymać za ten pasek, który idzie pod brodę. To też jest jakaś opcja, żeby większe zróżnicowanie przy pozowaniu tych figurek zrobić. Okej. Też się tu ustaw. Będziesz z resztą ekipy. I tobie też ten hełm założymy. Hełmy wchodzą bez problemu, to od razu mogę powiedzieć. Troszkę problematyczne jest tak ustawienie, żeby z linią oczu się zgadzało. Czasami troszkę jest to krzywo, ale generalnie wychodzi to całkiem nieźle i wygląda to też bardzo dobrze. Ok, mamy całą drużynę. Jeśli chodzi o minusy, tak jak powiedziałem, największy minus to jest artykulacja nóg. Jest to bardzo problematyczne, żeby dobrze ich w bardziej dynamicznych pozach ustawić bez uszkadzania tych uprzęży. Gdyby producent zdecydował się wyrzeźbione na nodze plus pomalowane, być może wtedy byśmy zyskali trochę więcej artykulacji, ale sama figurka nie wyglądałaby wtedy tak realistycznie, bo w dalszym ciągu zwracam uwagę na detale. U niej to bardzo dobrze widać. Nawet ma ten tatuaż na twarzy, tatuaż czy malunek na twarzy. Bardzo dużo szczegółów. Kolejna rzecz, oczy. Zobaczcie, jak fantastycznie są oczy pokazane. Mniejsze figurki potrafią mieć ten problem, że no, nawet nie mówię, że producent to specjalnie robi, ale potrafią czasami mieć po prostu na przykład, nie wiem, zeza zbieżnego czy rozbieżnego, czy te oczy w ogóle jakoś tak dziwnie są namalowane. Tutaj jest to fantastycznie zrobione. Same te detale są warte pochwały. Okej. Okay. Dobrze. W trakcie przygotowania do tego materiału zauważyłem jedną rzecz. Świetnie współgrają ze szturmowcami. Co prawda, piloci X-Wingów jeszcze nie mieli okazji spotkać tej wersji szturmowca. Przynajmniej jeśli chodzi o filmy i seriale. Ale widzę bardzo duży potencjał na składanie jakichś fajnych scenek z nimi. Tym bardziej, jeżeli ktoś lubi bawić się jeszcze w montowanie jakiegoś specjalnego tła, robienie właśnie dioram, może być z tego naprawdę, naprawdę bardzo fajna opcja do prezentacji. Moja ocena dla tego zestawu. Tak samo jak w przypadku szturmowców, duże, duże plusy za detale, za rzeźbę, za malowanie. Wszystko wygląda świetnie. Tutaj mamy trochę więcej akcesoriów, co ewidentnie jest bardzo miłym akcentem. I te zdejmowane hełmy też mi się bardzo podobają. Duży minus moim zdaniem, ograniczone na rzecz wiernego odwzorowania ograniczona artykulacja nóg, ale wydaje mi się, że da się to obejść po prostu utrzymując te figurki w odpowiednich pozach. Moja ocena w przypadku tego zestawu, podobnie jak w przypadku poprzedniego, będzie bardzo mocne 8.
Wszystkie plusy i minusy już wymieniłem. Wydaje mi się, że nie trzeba tutaj więcej tłumaczyć. Jest to świetny zestaw, idealna rzecz dla kolekcjonera. Zdecydowanie warto się w coś takiego zaopatrzyć, zwłaszcza jeżeli chcemy sobie zrobić ładną wystawkę, ładną dioramę, gdzie te figurki będziemy mogli ciekawie zaprezentować. To tyle ode mnie w tej recenzji. Pamiętajcie, aby zostawić lajka, subskrypcję, jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście, i do zobaczenia następnym razem. Cześć! Zaprezentowany w naszej recenzji zestaw figurek pochodzi od firmy Hasbro Pulse. W opisie filmu możecie znaleźć link do strony produktu.